A niektórzy z uczonych w piśmie słyszeli, co Jezus powiedział i chcieli zastawić pułapkę, wykorzystując to, co powiedział i powiedzieli. Jeśli nie daj ofiary owcy i woły i ptaki. W jakim celu została ona zbudowana przez Salomona? Ta świątynia Boga, ta świątynia jest przywracana 46 lat temu, a Jezus odpowiadając rzekł, napisane jest u proroków. Mój dom powinien być domem modlitwy dla wszystkich narodów za ofiary, uwielbienia i dziękczynienia, ale przekształcił go w krwawą łaźnię. I grzesznicy zamordowani w sposób brutalny wobec zwierząt w świątyni Boga, i to jest napisane od wschodu do zachodu słońca. Nazywam będzie wielkie między narodami i kadzidło oferowane w moim imieniu wraz ze ofiara czysta. Ale zmieniły świątynię Boga miejsce spustoszenia w ich krwawych ofiar i korzystania z słodkiej kadzidło maskować zapach krwi. Ja przyszedłem wypełnić prawo, a nie do jej zniesienia, nie wiem. Co jest napisane? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara i słuchać woli Boga to jest lepsze niż tłuszcz barani. Ja, Pan, jestem zmęczony swoimi całopaleń uposażenie i które sprawiają, że w imię moje są bezużyteczne. Nie zgadzam się, ponieważ jego ręce są pełne krwi, a Jezus powiedział, chcę, aby uczcić ten paschalny posiłek z moimi uczniami wkrótce godzin cierpienia. Ustanowienie pamiątki mojej ofiary do doręczeń dla odkupienia wszystkich ludzi, bo oto przychodzi czas, kiedy Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników, a jeden z 12 zapytał, będę. Panie, a on odpowiedział, jeden, któremu daje SPO, to on mnie zdradzi, a Judasz Iskariotaon powiedział, spójrz w górę tabeli nieprzaśny chleb, wino zmieszane, olej i zioła, ale gdzie jest jagnię? Że Mojżesz nakazał ci? Judasz kupił baranka, ale Jezus zabronił mu zabić baranka, a Jan przepowiedział przez Ducha Świętego, oto baranek Boży, dobrego pasterza, który daje życie swoje za owce. Judasz był zaskoczony na te słowa, bo wiedział, że go zdradzi, ale Judasz znowu zapytał, mistrzu, nie jest napisane w prawie, że Żydzi muszą ubój jagnię na święto Paschy. W ramach portali, a Jezus odpowiedział, kiedy jestem wywyższony na krzyżu, to rzeczywiście zostać ubite jagnię, ale uczeń, który ma zamiar mnie zdradzić, lepiej nigdy nie urodzić. Judasz Iskariota poszedł do domu Kajfasza i powiedział, Jezus obchodzi Paschę w mieście, chleb przaśny zamiast baranka i kupił baranka, ale Jezus zabronił mi zabić baranka, oto człowiek, którego kupiłem, jest świadkiem. Kajfasz rozdarł swoje szaty i rzekł, naprawdę to nie jest święto Wielkanoc. Zgodnie z prawem mojżeszowym on dopuścił się przestępstwa godnego śmierci, dlatego, że jest poważnym przestępstwem prawa, dlaczego potrzebujemy więcej świadków. Judasz, zanim tu mamy dwóch rabusiów, wszedł do świątyni, naśladowcy Jezusa, i oni ukradli księgę prawa. I jest to wynikiem jego nauk. Musimy powiedzieć, że dla ludzi, którzy za nim, ponieważ obawiają moc ustawy, ta historia będzie kontynuowana.